ryzyko powinno być rzeczą wykładaną w szkole podstawowej, że warto je podejmować po prostu, nie? Żeby się nie bać. Ale myślę, że to próbowanie i doświadczanie życia nawet wtedy, kiedy wiesz, ostatecznie z tych prób krótkoterminowo nic nie wynika, to jednak to buduje jakąś taką, takie poczucie własnej wartości i też poczucie, że rzeczy się po prostu mogą dziać. Życie tak czasami jakby przysyła właściwego człowieka, nie wiem nawet jak to powiedzieć, nie? Że ktoś, kogo nie było wcześniej, on się po prostu nagle pojawia. O czym my jako kobiety często zapominamy? Albo czego nie doceniamy w sobie? Na pewno tego, że nie jesteśmy gorsze, że nie jesteśmy słabsze, bo musimy więcej zrobić. I to jest idiotyczne. Nie mam w tej chwili po tylu latach pracy w sobie żadnego lęku, że mogę się po prostu wyłożyć na twarz i tylko rękę podnieść, bo wydaje mi się, że to jest coś, co nas buduje. Po prostu. Dla mnie zawsze pasja oznaczało jakby skupienie całych swoich emocji i zainteresowania w jednym kierunku. Mhm. A ja jestem trochę taka roztrzepana w tym. Ja mam zachwyt do całego świata. Ja lubię patrzeć na wszystko, lubię słuchać. Szukajcie jakiejś jednej rzeczy w sobie, z którą chcecie wyjść do drugiego człowieka, do drugiej kobiety, do dzieciaka, do zwierzęcia, do kogokolwiek, do wszechświata. I bądźcie gotowe na to, że ten wszechświat wam odpowie pozytywnie. A czy ufasz sobie i swoim emocjom, swojemu sercu? Ja to nazywam pierwszą myślą. Staram się. Staram się postępować tak, żeby jednak ufać sobie. Mnie się wydaje, że zawsze coś tracimy. Podejmując decyzję, zawsze możemy coś stracić. I to jest tak, że... Dobrze. Tak? Okej. Że to jest tak, że dokonując wyborów, a trzeba tych wyborów na co dzień dokonywać. Ja się akurat mierzyłam z czymś takim, że z jednej strony jest praca, która mnie totalnie ciągnie, a z drugiej strony jest codzienne życie. Tak. Jest taka kultura też, że trzeba mieć balans, którego absolutnie nie mam. I nie będę go nigdy miała. I że trzeba złapać równowagę, której nigdy nie będę miała. Natomiast już teraz mogę śmiało powiedzieć, mam dorosłe dzieci, że chyba lepsze jest dawanie takiego przykładu samozadowolenia, nie wiem, zrealizowania siebie samego, żeby te dzieciaki wiedziały, że nie trzeba się w życiu poświęcać, po prostu. Tak. Jak zostanę kiedyś mamą, to totalnie tak chciałabym robić. Żeby po prostu dzieci widziały szczęśliwą mamę, nie? Bo to robi... Ale też coś tracisz wtedy, nie? Tak. Bo no ja jestem matką w biegu, nie? I coś ci umyka. Coś, co nie wróci akurat, jeśli chodzi o dorastające dzieciaki. Umyka ci ta codzienność, bo ją musisz podzielić pomiędzy swoją pasję. Ale gdybym miała się cofnąć, pewnie kilka lat temu powiedziałabym, no oczywiście, że żałuję. Nie żałuję.